Dzień dobry, szanowni. Chciałbym was dziś zapytać, czy wyście zauważyli tę zmianę? Ona była na tyle radykalna, że mnie aż zatkało, a teraz to już się z niej tylko śmieję, ale ciekaw jestem, czy wyście zauważyli tę zmianę, która zaszła w priorytetach naszego obozu władzy. Mniej więcej 2 lata z ogonkiem, kiedy sędzia Juszczyszyn wylatywał w zawiasy, dla całego obozu władzy było oczywistym, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego musi działać. Jest potrzebna z grubsza dlatego, że sędziowie kradną a to wiertarki, a to dżinsy. No i coś z tym trzeba zrobić. Tu się zresztą niewiele zmieniło, jeżeli chodzi o taką ocenę stanu faktycznego, którą na ten temat manifestuje obóz władzy, bo sędziowie nadal generalnie kradną, jeżdżą po pijaku i gwałcą. To jest stan wiedzy pana premiera Morawieckiego na ten temat, a więc tu się niewiele zmieniło. Tak czy inaczej jest ciekawym, co nagle się okazało tak istotnym, że doprowadziło do tak radykalnej zmiany. Co się wydarzyło takiego, że sędzia Juszczyszyn nagle może jednak orzekać? Jak inaczej oceniliście to, co się z nim wydarzyło? A jeżeli po tych 2 latach z ogonkiem sędzia Juszczyszyn może nagle orzekać, to kto zdecydował o tym, że nie może? Kto zdecydował o tym, że sędzia Juszczyszyn będzie pobierał pensję, którą będą płacili polscy podatnicy, ale polscy podatnicy nie będą mogli korzystać z wiedzy, umiejętności i talentu pana sędziego? Kto o tym zdecydował? Jeśli błąd popełnił, to jakie teraz poniesie konsekwencje? Co tam się takiego wydarzyło? Co się wydarzyło takiego, że musieliśmy płacić w tej chwili już setki milionów euro kar za Izbę Dyscyplinarną, którą likwidujecie? Co się takiego wydarzyło, że machacie ręką na to, że no nie mogliśmy skorzystać, już nie skorzystamy z przedpłat związanych z KPO? Do czego takiego doszło, że tak radykalnie zmieniliście zdanie w tej sprawie? I właściwie niewiele brakuje, a musicie zerwać swoje dolne wargi razem z językami. Co się wydarzyło? No to akurat jest dosyć proste. Okazało się, że na pewnym etapie rządzenia dotarło do was wreszcie, że bez tej niebieskiej szmaty w żółte gwiazdki sobie nie poradzicie. Że nie poradzicie sobie bez tej wyimaginowanej wspólnoty. Powiem wam, jak było. Kiedy demolowaliście polskie sądownictwo, nie było ani COVID-u, ani wojny. Wtedy była koniunktura, wszystko szło cacy. Cały obóz władzy był zachwycony panem ministrem Zbigniewem i jego ludźmi, którzy radykalnie rozprawiali się z kastą. Wszyscy byli zachwyceni, ponieważ domykał system, ponieważ zapewniał parasol bezkarności dla swojaków, za to groził jakąś paranoiczną pokraką, która udaje wymiar sprawiedliwości wszystkim, którzy chcieliby obozowi władzy zagrozić. Wtedy wszystkim się podobało, ale przyszły kłopoty. I to poważne kłopoty. Unia Europejska powiedziała, że dopłaci, ale postawiła warunki. A wtedy pan Zbigniew postawił warunki, bo poczuł, że to jest jego czas. Wiecie, w normalnym państwie premier by swojego pracownika w końcu, pana ministra, błyskawicznie postawił do pionu. Ale nie u nas. U nas z panem premierem jakoś nadmiernie nikt się nie liczy. Może dlatego, że my tu mamy po prostu PRL w najczystszej postaci. W Polsce nie rządzi żaden premier ani żaden prezydent. W Polsce rządzi po prostu pierwszy sekretarz. Tak jak wtedy. Mamy tu nawet swój radiokomitet. Równie skuteczny. Dużo bardziej skuteczny. Myślę, że zespół pana Szczepańskiego z tamtych lat mógłby się od obecnych maherów od propagandy po prostu uczyć. Tak czy inaczej zrozumieliście, że coś trzeba z tym fantem zrobić i trzeba będzie się ukorzyć, trzeba będzie połknąć swój język i zaprzeczyć wszystkiemu, o czym dotąd mówiliście, bo jak nie, to nie będzie pieniędzy. Monumentalnych pieniędzy. Potrafiliście to bardzo szybko przeliczyć. Chodzi o setki miliardów euro. Gdyby te pieniądze trafiły do polskiej gospodarki, to zmieni się stosunek złotego do innych walut. One po prostu stanieją, a złoty się umocni. A to będzie oznaczało, że być może będzie się dało kupić paliwo po niższej cenie, bo kupujemy to paliwo za dewizy. A wtedy być może widmo 10 zł za litr bezołowiowej na stacji benzynowej przestanie być zmorą rządzących, a już nad nimi krąży i do pewnego czasu. Jak powiadam, tam ciągle się jeszcze udaje, że trzymamy fason. Są złośliwości wobec sędziego Juszczyszyna. Trafił nie do swojego wydziału, wysłano go na urlop. Ciągle próbuje się tam udowadniać, że jesteśmy stanowczy i żadna Komisja Europejska nic nam tu nie będzie dyktowała. Ale wtedy przyjeżdża pani van der Leyen i wam mówi, co macie zrobić. I to bez żadnych ogródek. Najpierw wypełniacie warunki,
A jak nie, to przelew nie pójdzie. Co więcej, pani van der Leyen też jest pod pewną presją, no bo Parlament Europejski ma w tej sprawie jeszcze bardziej stanowcze zdanie. Więc nie będzie co brykać, tylko będzie trzeba zrobić swoje. Prędzej czy później, bo jak nie, to pieniążków nie będzie. Stąd ta wielka, radykalna zmiana, którą próbuje się jeszcze przypudrować, ale gołym okiem widać, że po prostu na tym zakręcie nie wyrobiliście. Ale uczciwie należy jeszcze dodać, żeby pani van der Leyen i cała ta europejska kasta technokratów aż tak bardzo nie brykała. Ponieważ Polska to duży kraj, a Polacy to bardzo dumny naród, rządzony przez bardzo mądrych ludzi, którzy na każdym etapie mogą Unii Europejskiej udowodnić, że nie ma nam co grozić, ponieważ potrafimy zdobyć się na samodzielność. Wiceminister w tym rządzie, człowiek, który pobiera pensję, na którą składają się polscy obywatele, mówi tym obywatelom: jeżeli boicie się zimy albo chłodu jesieni, to idźcie do lasu po chrust. Człowiek, który pobiera pensję płaconą przez przerażonych Polaków, patrzących w swoje portfele, z których inflacja zabiera pieniądze, wystraszonych o przyszłość. Tak tym właśnie Polakom wiceminister tego rządu mówi: idźcie zbierać chrust. Kto was ostatnio tak upokorzył? Pamiętacie to może? Ja taką historię pamiętam chyba z pierwszego odcinka Janosika. Tam też za zbieranie chrustu na pańskim można było trafić do lochów. Zresztą nasza sytuacja niespecjalnie się tu różni, bo wiceministrowi basuje inny przedstawiciel obozu rządzącego, albo w końcu Lasów Państwowych, który mówi: no hola, gałęziówka jest spoko, ale nie za darmożkę. 30 PLN-ów za metr sześcienny suszu iglastego i 35 PLN-ów za metr sześcienny suszu liściastego. A jak nie, to będą kłopoty. Macie sobie uzbierać ten metr sześcienny, wezwać leśniczego, on wam to wyceni, a wy zapłacicie. Kto was ostatnio tak upokorzył? Pamiętacie to może? Możemy z tego się naśmiewać, natrząsać, udawać, że to przecież nic poważnego. Ale nie radzę. To dowodzi, w jaki sposób się na was patrzy. W jaki sposób potrafią was potraktować ludzie, którym płacicie pensje, którzy zabierają wasze podatki, wcale nie coraz niższe, tylko coraz wyższe, bo jest ich coraz więcej. Wypłacić sobie pensje i nagrody, ale was wysyłają do lasu po chrust. Możemy w tym miejscu oczywiście przypomnieć mirabelki pana Niesiołowskiego. Jasne, że możemy. Tylko za mirabelki już ktoś rachunek zapłacił. Najwyższy w polityce z możliwych. Ciekaw jestem, kto zapłaci rachunek za chrust. Bo ktoś powinien. I byłoby dobrze, gdybyśmy to dobrze zrozumieli i zapamiętali. Nie udawali, że to żart i bomot, tylko coś, co opisuje stosunek tych ludzi do was. Dziękuję, że wysłuchaliście, że wpadliście. Minął maj. Czekałem celowo do początku czerwca, by uniknąć wszystkich wątpliwości związanych z datą, bo kilka było tych dat, które oznaczało początek nas w sieci. To było 2 lata temu. Bez was by się nie udało, więc bardzo wam za te 2 lata dziękuję. Wszystkim tym, którzy byli z nami, którzy nas wspierali, którzy już nie wspierają z jakichś powodów. Pomogliście wtedy, kiedy było nam to najbardziej potrzebne. To ciągle jest potrzebne. Pewnie wiecie, że mój status trochę się zmienił, ale w czyż tak ciągle pracują ludzie. I bardzo was w ich imieniu, ale swoim także, przecież ciągle jestem częścią tego zespołu, proszę, żebyście o nich pamiętali, żebyście o nas pamiętali. Bardzo zależy nam na tych wszystkich, którzy mają jeszcze ochotę związać się z nami na dłużej niż raz. Wszystkim tym, którzy są naszymi patronami. Bardzo nam na nich zależy. To grono się oczywiście wykrusza, bo spadają polityczne emocje. Oswajacie się, znajdujecie w sieci innych, bo przecież nas tam przybywa. Ale jeśli będziecie jeszcze mieli siłę i czas, aby zerknąć w swoją historię wsparcia dla nas i gdybyście zechcieli jeszcze ją odnowić, za każdą złotówkę nisko wam się będziemy kłaniali. To po prostu bardzo ważne. Ja mam nadzieję, że wiecie, jak niełatwo jest o takie rzeczy prosić i jak niełatwo jest takie rzeczy mówić, ale kiedy patrzę na te 2 lata, które minęły, to widzę bardzo wyraźnie, że po prostu bez tego to by się nie udało. I wiem na pewno, że bez tego to się może nie udać. Choć to były piękne 2 lata i bardzo wam dziękuję za to, że chcieliście słuchać, chcieliście napisać, chcieliście obejrzeć, że chcieliście udostępnić.
że chcieliście zostać fanem, że chcieliście zostać patronem i że chyba, mam taką wielką nadzieję, ciągle chcecie. Dziękuję, że wpadliście, dziękuję za każdy moment, który spędzamy razem. Koniecznie podajcie dalej. Szerokości.